Hello. Dobrze, że wczoraj wieczorem zaplanowałem, że będę nagrywał vloga, więc położyłem sobie aparat przy łóżku. Więc to nie jest tak jak te niektóre influencerki, że wiecie, budzą się w pełnym makijażu i wszystko. Jeszcze w tamtym roku wymieniłem sypialnię, łóżko i materac. I tak się super śpi, że... Nie chce mi się wychodzić. Spadło w końcu trochę śniegu, no bo jak to na zimę, że trochę tego śniegu powinno być mimo wszystko. Nie wiem, jaki wy macie do tego stosunek. Ej, co ty to robisz? Czemu mnie nie ostrzysz? Nie no, dramat, kołdra nie chce mnie puścić w ogóle. Dzisiaj na pewno kreacja od mojej siostrzenicy dragowej. Przypomnę, że drag queen tworzą rodziny. Tak, tu matka, tu siostrzenica. Może ktoś jest tutaj pierwszy raz? I dzisiaj ciemna peruka, tylko muszę ją przynajmniej trochę z przodu podnieść, bo wszystkie peruki teraz leżą, o właśnie tam, w tych boksach. Miała prawo trochę opaść. Ostatnio zrobiłem sobie tutaj stanowisko właśnie przy stole do tkania. Do nowego projektu, bardzo dużego. Brwi już są skończone, teraz pracuję nad wąsami, za jakiś czas będzie jeszcze cała broda. A tutaj, proszę Państwa, leży ruda wywłoka, którą trzeba w końcu wyprać, wyprostować, odświeżyć i też już jest na nią pomysł. Zaczynamy ujęcia okulistyczno-laryngologiczne. Idę się najpierw ogolić. Dobra, śniadanie było, golenie było, peruka poprawiona, więc mogę zacząć się malować. Mam wrażenie, że to lustro myję naprawdę bardzo często, a i tak jest usyfione. No ale już trudno. Mam nałożony podkład i korektor, a nawet dwa podkłady. Czyli swój ulubiony podkład Make Up Studio i nowy podkład Foera, który pokazywałem wam już ostatnio. I jeśli chodzi o ten nowy podkład, on super sobie radzi na całej twarzy, bo rzeczywiście krycie jest według mnie zadowalające. Nie wiem, jak on będzie się sprawdzał na dłuższy okres czasu, więc właśnie dzisiaj go przetestuję. Natomiast jeśli chodzi o okolice, tam gdzie odrasta mi zarost, to jednak właśnie nałożyłem Make Up Studio, bo on ma rzeczywiście jeszcze większe krycie. No tak, mam chwilę, bo się wypiekam, tak jak widać, więc sprawdziłem sobie... reakcji na wczorajsze stories a propos tego, co wydarzyło się odnośnie K.Smrodek, czyli po prostu, że wygrała proces w sądzie i że w Polsce można nazywać homoseksualistów zboczyńcami. Nie wiem, do czego ten kraj zmierza, naprawdę. Ja nie wiem, co życie tej kobiecie tak bardzo zawiniło, że ona jest po prostu taka mściwa w sumie. Jeszcze te majty na tym... na tej twarzy zamiast maseczki, czy ona tak jawnie się śmieje wszystkim w twarz, że to jest porażka, po prostu porażka. I mnie akurat teraz śmieszy to, że wyglądam, jakbym się obsypał mąką i o tym mówię, ale mam to gdzieś. Skoro ktoś z majtami koronkowymi na twarzy może mówić takie, a nie inne rzeczy, to dlaczego ja nie mogę mówić podczas, nie wiem, malowania się? Takie moje przemyślenia z rana. Tak, właśnie teraz chcę wam pokazać produkt, bo już zdjąłem baking, czyli zdjąłem ten nadmiar pudru, ale można go zdejmować na dwa sposoby. Albo czystym pędzlem, albo pędzlem, na którym jest inny produkt. Od jakiegoś czasu używam tego cuda z Golden Rose Nude Look. Pokazywałem go na pewno w jakimś już tutorialu. Dla mnie jest to prześwietny puder do ściągania bakingu, ponieważ on zostawia taką delikatną, satynową powłokę i wtedy skóra wygląda naturalniej niż taka mocno zmatowiona. Po raz kolejny mówię również o tym produkcie, dlatego że kiedyś częściej w sumie spotykałem się z... pisano mi komentarze i wiadomości, że o, ty tak spoko wyglądasz, bo na pewno masz drogie kosmetyki. No właśnie nie, czasami trzeba po prostu sprawdzić, co dla skóry jest dobre. I ja bardzo lubię też tańsze marki, takie jak właśnie Golden Rose czy Eveline. Naprawdę znajdzie się fajne perełki. Konturowanie to oczywiście niezawodna paleta z NYXa, konturowanie na sucho. I paleta, w której się ostatnio zakochałem, czyli paleta NAM. Pokazywałem wam ją już też w jednym z pierwszych filmików w tym roku. Tu. Właśnie chcę wyostrzyć. Halo. Po prostu cudo. Makijaż oczu już prawie zrobiony i zaraz wam go pokażę. Najpierw jednak jeszcze dokleję rzęsy. W końcu zrobiłem porządek we wszystkich rzęsach.
wrzuciłem je do jednego pudła. Są różne, posegregowane po prostu, bo niektóre używam kilka razy, to nie jest tak, że mam je tylko na raz. Mak jest skończony. Nie zostawiam przed swoim stanowiskiem burdel, ale jadę, bo się spóźnię. Hej. Jeszcze zaparowany, w końcu mogę zdjąć w końcu, no teraz nie tę szmatę, tylko ten plastik. Ale co chcę powiedzieć, kierowca chyba był pod wpływem, wczoraj musiał nieźle przygazować, bo taką gorzelnią, ale to taką gorzelnią, że myślałem, że się wywrócę. Dobrze, że wziąłem ze sobą perfumy. Hello? Co? Chciałby się przytulić. No to chodź. No i ojej, się przytuli, mój ojcze. A Stefan? Stefan to ma wszystko gdzieś w ogóle, nie? Stefan to się nie chce przytulić. O, proszę bardzo, jakie tutaj czułości. Miu, 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 miu. Krówka. Krówka. Krówko, krewetko, kot. Widzę, że ty też masz świąteczne skarpetki jeszcze. Zimowe bardziej, zimowe są, wiesz? No i ja mam takie ryneforki jeszcze. Tacie tę choinkę? Jeszcze jest. Jeszcze jest. To nie jest tak, no. No, dlatego specjalnie dzisiaj założyłem włosy ciemne, żeby już nikt nie powiedział, że Magda Gessler. Proszę państwa, skakujemy na wyższy level, czyli już nie ma blaszanego kubka, za to jest łyżka z PKP. Aż nie łapię ostrości. Ale tak, tu jest PKP. Widzicie? A to jest ujęcie dla Nike specjalne. Wino Maryjka. Ciekawe, co ona na to? Tak, takim kociakiem to można być. No, tak to ma życie. Dobrze, że dzisiaj nie jestem Magdą Gessler, bo dostawca jedzenia mógłby nie przeżyć tego starcia. Proszę państwa, skandal, ale jest. Jest jedzenie. Pa, idziemy zaraz nagrywać. O, proszę bardzo. Tak. Jakie świecidełko, proszę. No i tu getry fioletowe i skarpety. U mnie to samo. Dres i skarpety. Sexy. Jakie tu jest ładne światło. Dobra, nagrywam. Stało się. Ale ciemno, nic nie widać. Nic. Tych kilogramów, gramów, wiesz, tego wszystkiego. Proszę państwa, minus jeden. Nie wiem, czy Karolina podać. Nie było mnie drzwiami. Państwa, się boję. Karolina mnie wyprowadziła. Zobaczcie, nie wiem, gdzie jest. Oj, otwiera kolejne drzwi. Ale zgasło światło. Gdzie ona mnie prowadzi? Jezu. Do mojego tajnego lokum. Matko. Nie dosyć, że mnie zaprowadziła, nie wiadomo gdzie, to jeszcze mi każe drzwi trzymać nogą. O, dobra, chyba ona mnie przeprowadza tutaj. Szukamy materiałów. Karolina obiecała mi coś, czego pewnie nie znajdzie. Znajdę. Trochę wiary. Trochę wiary, aczkolwiek mam bardzo dużo rzeczy. Jak widzę. Ja mam... cztery walizki tutaj. To wszystko widzę. No. O, zobacz, jakie to są piękne rzeczy. Ale nadal nie ma tego, czego powinna. One są takie piękne. Łukasz. Czy państwo, to będzie kreacja na mnie, czyli na jedną nogę. Poświetamy. Proszę państwa, w sumie to nie wiem, gdzie jestem. Jestem gdzieś i nie wiem, gdzie. Karolinka, nie opuściaj wycieczki. Muszę patrzcie, patrz. Widziałeś, ile skarbów tam jest? No. Widziałeś? Aż jesteś. Rzuć na skorbień, weź. O, tak, proszę państwa, pora zamówić auto i jechać. A ty gdzie jest? Do sklepu. Nie udało ci się zamknąć mnie w piwnicy, jeszcze chcesz mnie straszyć. Papa, kociaki. O, proszę bardzo, tam jest. Grzeczny, nie? Jakiś coś mi się stało. Patrzcie. Papa Stefa. No wyostrz się. Papa.
ale mnie rozwiało. Ale powiem wam, że na tyle godzin, a minęło godzin prawie 8, to myślę, że naprawdę ten make-up spoko się trzyma. Tutaj już gdzieś lace frontik trochę odchodzi, ale to nic. Chciałem zrobić wywiad z taksówkarzem, ale i w jedną, i w drugą stronę niestety wiózł mnie. Wiozły mnie osoby, które nie mówiły ani po polsku, ani po angielsku, więc... Test zaliczony. Podkładu Foera. Nie patrz tak na mnie, czy ta torba nie może się chociaż raz sama rozpakować? W sumie to ja nie wiem, czy ja w ogóle powiedziałem, że ten vlog będzie już w niedzielę na kanale moim. Natomiast materiały, które nagrywaliśmy z Karoliną, będą w czwartek u mnie, u Karoliny w piątek.